Cieszymy się bardzo, że po pandemii festiwal wraca do Krakowa. Miasto Kraków oczywiście jak najbardziej wspiera, a KBF jest zaangażowany. Między innymi zapraszamy na strefę KBF-u, która tuż przy scenie głównej będzie się znajdowała. Ale moc atrakcji to oczywiście strefy, ale przede wszystkim koncerty. Ogromnie się cieszymy, że to właśnie w Krakowie wielcy artyści zagraniczni mają szansę spotkać się z tymi artystami z Polski i w tym na scenie głównej zapraszamy m.in. Lang Leosia i Taco Hemingway będą z nami. Bardzo się cieszymy, nie mogliśmy się już doczekać, to były trudne 2 lata, teraz wreszcie możemy zrobić to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Z pełną parą i z wielką ochotą zabieramy się za przygotowanie do krakowskiego festiwalu. Nie ma wielu zmian w stosunku do tego, do czego przyzwyczailiśmy publiczność naszego krakowskiego festiwalu, czyli mamy scenę główną, mamy scenę namiotową, to są 2 nasze podstawowe sceny. Dodatkowo są jeszcze atrakcje naszych partnerów, ale jeśli chodzi o sceny muzyczne, to są głównie te 2.